Sowej posłów Platformy Obywatelskiej. W minioną środę przewodniczący Platformy Donald Tusk przedstawił pakiet pomocy dla polskich rodzin. Mamy bowiem niebywale krytyczną sytuację. Polki, Polacy mierzą się z szalejącą inflacją, drożyzną, bo ceny w sklepach zmieniają się właściwie każdego dnia. Przedsiębiorcy zmuszani są do cięcia kosztów, często niestety również do redukcji zatrudnienia. A także niejedna polska rodzina martwi się, stresuje się, zastanawia się, co powie prezes Narodowego Banku Polskiego, kiedy wychodzi na konferencję prasową, kiedy przedstawia się jako jastrząb stojący na czele jastrzębi, kiedy podnosi stopy procentowe i tym samym przez swoją nieodpowiedzialną dotychczas politykę doprowadza do podnoszenia przez banki rat kredytów hipotecznych, czego skutkiem jest to, że dzisiaj mieszkanie czy własny dom staje się produktem luksusowym. I o tym trójpaku pomocy, o szczegółach, pani poseł Izabela Leszczyna. Najważniejsza nasza propozycja to 20% podwyżka dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Dlaczego uważamy, że to jest tak ważne? No, powody są co najmniej dwa. Pierwszy jest dosyć oczywisty. Otóż pracownicy sfery budżetowej, nauczyciele, ratownicy, pielęgniarki, urzędnicy od 2 lat ich wynagrodzenia rosną mniej niż inflacja. Co to znaczy? To znaczy, że wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej spadają. Ceny rosną szybciej niż pieniądze w ich portfelach. Ale jest jeszcze jeden powód. Wszyscy wiemy, że jakość państwa, jakość edukacji, ochrony zdrowia, instytucji kultury, tego wszystkiego, co tworzy państwo, jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Dlatego też uważamy, że ludzie pracy, ludzie, którzy na co dzień tworzą państwo polskie, nie mogą zarabiać coraz mniej, no, muszą zarabiać coraz więcej. Stąd nasza ustawa 20% podwyżki dla całej sfery budżetowej. Będziemy ten projekt składać w Sejmie w tym tygodniu. Ale wiadomo, że 20% podwyżka to dodatkowy strumień pieniędzy na rynek. W czasie inflacji musimy to zdyskontować. Stąd druga propozycja o obligacjach. Obligacje emitowane przez Narodowy Bank Polski to jest nasza propozycja instrumentu polityki monetarnej, czyli tego, czego nie robi prezes Glapiński. W ten sposób, emitując 2-letnie obligacje oprocentowane wskaźnikiem, no właśnie, wzrostu cen, uratujemy oszczędności Polaków i nie mówimy o milionerach, bo oni mogą je ulokować w nieruchomości, jakiekolwiek inne dobra. Mówimy o często emerytach, mówimy o ludziach, którzy odkładają na czarną godzinę, mówimy o tych, co zbierają na swoje wymarzone mieszkanie i o rodzicach, którzy zbierają na studia swoich dzieci. Chcemy te oszczędności ochronić. Każdy Polak, każda Polka będzie mogła nabyć takie obligacje za kwotę 50 tysięcy złotych. Oczywiście to mogą być też mniejsze nominały, ale do 50 tysięcy złotych każdy obywatel. Tak ratujemy oszczędności Polaków i jednocześnie ściągamy z rynku no, co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych. To jest działanie antyinflacyjne. I wreszcie trzecia propozycja dedykowana trzeciej grupie osób, które no, dostają po głowie przez nieodpowiedzialną politykę rządu PiS i prezesa Glapińskiego. Otóż mówimy o kredytobiorcach.
o tych, którzy zaciągali kredyty w naszej polskiej walucie, bo słyszeli, że w walucie obcej się nie powinno, że frankowicze mają problemy, że bezpieczny kredyt to kredyt w złotówkach. Słuchali też prezesa Glapińskiego, który od 2 lat opowiadał bzdury, że kredyty będą bardzo długo tanie, że do końca jego kadencji szansa na podniesienie stóp procentowych jest zerowa, że nie grozi nam inflacja, ba, że grozi nam deflacja, czyli spadek cen. No więc w te wszystkie kłamstwa prezesa Glapińskiego uwierzyło wiele polskich rodzin. I oni dzisiaj są w takiej sytuacji, że ich rata wzrosła nawet o 1000 zł. Tym ludziom trzeba pomóc, bo oni nie byli nieodpowiedzialni. Oni po prostu zaufali państwu polskiemu i najwyższym jego urzędnikom. Kto ma pomóc? Oczywiście ci, którzy na kredytach zarabiają, czyli banki. Bo jeśli ktoś z państwa ma jakąkolwiek lokatę w banku, to wie, że chociaż stopy poszły w górę, to wasza lokata nadal oprocentowana jest co najwyżej 0,05. No, możecie na 3 miesiące włożyć ją na 2,5%. Natomiast wasze kredyty są oprocentowane na kilkanaście procent. Takie kredyty, na przykład debety zadłużeniowe, które macie w swoich kontach. No więc ci, co zarabiają na kredytach, muszą się tym swoim zyskiem podzielić z tymi, którzy nie są w stanie spłacać rat. Dlaczego to jest ważne także dla banków? Bo największy kłopot banków jest wtedy, kiedy ludzie przestają spłacać kredyty. Więc banki, żeby uratować także siebie, muszą dzisiaj pomóc kredytobiorcom. To jest ten pakiet pomocy, pakiet ratujący polskie rodziny. Szanowni Państwo, premier Morawiecki według ulubionej przez niego zasady, że ciemny lud wszystko kupi, próbuje lansować tezę, że ta drożyzna to wynik wojny i wynik działań Putina. Ale sam jego prezes banku, Adam Drożyzna, bo taki mu przydomek społeczeństwo przykleiło, Adam Drożyzna Glapiński, sam niedawno powiedział, że wojna to 2% tej drożyzny. Reszta to drożyzna rządu, która nie zaczęła się 24 lutego, ale zaczęła się znacznie, ale to znacznie wcześniej. To, o czym mówimy, to to, że dzisiaj potrzeba nam sprawnego państwa, które działa w obliczu wojny, które działa w obliczu kryzysu uchodźczego, które działa sprawnie, no w przypadku Polski nie działało sprawnie w czasach pandemii. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby to ci, którzy są solą jakby tej administracji, solą państwa, czyli urzędnicy państwowi, żeby w czasach tej drożyzny, w czasach tego kryzysu zostali zauważeni i dostali no, podwyżki minimum 20%. O problemach, o których tu rozmawiamy, o tych wielkich odsetkach, które spotkały Polaków, bo przypomnijmy, że ponad 10% Polaków szacuje się jest zadłużonych w bankach hipotecznych. Mają kredyty hipoteczne i to ich naprawdę dotyka, ale także problemy tych, którzy ciułali. Ja to powiedziałem niedawno prezesowi Glapińskiemu, że niektórzy ciułali na własny pogrzeb i tracą dzisiaj te środki. Zadawaliśmy z panią przewodniczącą Leszczyną pytania prezesowi Glapińskiemu, nie potrafił odpowiedzieć na nie nic. My jesteśmy dzisiaj gotowi 3 ustawami. Będziemy je składać w tym tygodniu i w najbliższych kilkunastu dniach w Sejmie. Liczymy na to, że pani marszałek Witek nie wsadzi ich do zamrażarki, że te problemy, o których mówimy, będą zauważone na tyle, że przynajmniej zostaną poddane debacie publicznej w Sejmie. A już nie mówię, że będziemy szukać oczywiście wsparcia i większości dla tych rozwiązań, które uważamy, że są nam, Polakom, niezbędnie potrzebne, żeby ten trudny czas przetrwać, żeby nie musieć myśleć w tych trudnych czasach o składaniu końca, wiązaniu końca z końcem, ale żeby gospodarka mogła się rozwijać, Polacy chcieli w Polsce mieszkać, chcieli zakładać rodziny i żeby odważnie w tych trudnych czasach patrzeć w przyszłość. Jeżeli są pytania do nas, to jesteśmy do dyspozycji.
Tak, robiliśmy takie szacunki, choć oczywiście bardzo dokładne dane są dostępne tylko Ministerstwu Finansów. Ono niestety nie jest skłonne przyznać, że naprawdę pracownicy sfery budżetowej, ich wynagrodzenia są po prostu realnie coraz niższe, coraz mniej mogą za to kupić. Szacujemy, że to będzie około 30 miliardów złotych. I ubiegając pytanie państwa, skąd wziąć na to pieniądze, bo ono się często pojawia, mówimy tak. W ustawie budżetowej rząd zaplanował inflację na poziomie 3,3%. Inflacja dzisiaj to jest 11%, ona będzie jeszcze wyższa. Co to znaczy? To znaczy, że do budżetu wpłyną dziesiątki miliardów złotych więcej z podatku VAT, z PIT-u i z CIT-u. I ten podatek inflacyjny, wyjęty z kieszeni Polek i Polaków, rząd ma obowiązek oddać i ma oddać je właśnie w wynagrodzeniach dla sfery budżetowej. Bardzo dziękuję. Pani redaktor, jest zbyt dużo dzisiaj zmiennych. Właściwie nie znam ekonomisty, który by głowę położył i powiedział, że inflacja wzrośnie na przykład do 15%, a potem będzie spadać. Oczywiście to wszystko są prognozy, szacunki i modele. Na pewno ta ustawa, która mówi o obligacjach Narodowego Banku Polskiego, będzie w stanie zbić tę inflację. Myślę o jakieś 2 punkty procentowe, a może więcej, ale pamiętajmy, co tak naprawdę będzie służyło zahamowaniu wzrostu cen, no bo nie łudźmy się, one nie spadną. Przede wszystkim polityka rządu, która doprowadzi do tego, że do Polski przypłyną miliardy, setki miliardów złotych, dziesiątki miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy, z wieloletniej perspektywy. Do tego potrzebne jest zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów do orzekania i po prostu zadbanie o to, żeby Polska była krajem praworządnym. Wtedy te miliardy euro wymieniamy na rynku otwartym na złotówki, natychmiast wzmacnia się i wzrasta wartość złotego. A inflacja to z jednej strony te cały szereg czynników, o których mówiliśmy, zła polityka monetarna, zła polityka fiskalna, plus oczywiście zewnętrzne powody, ale to także słaby złoty. Słaby złoty, który jest dlaczego słaby? No bo nikt w Polsce nie chce inwestować, bo mamy kraj i rząd, który nie zapewnia stabilności prawa, niepartyjnych, niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. A to jest po prostu podstawa do tego, żeby w Polsce ludzie chcieli inwestować, chcieli tu płacić podatki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.